Moniko, moja najdroższa, przepiękna przyjaciółko. Z okazji twoich 25. urodzin dzisiaj chciałem złożyć tobie najserdeczniejsze życzenia. Największe życzenia, jakie tylko mogę sobie wyobrazić. Chciałbym życzyć tobie 100 lat ziemskiego życia oraz wieczności z Bogiem. Wieczności z Bogiem. Żeby Bóg obdarzał cię deszczem, codziennie deszczem wielu łask, wielkiego miłosierdzia, wielkiej dobroci. Żeby nie tylko, żeby Bóg obdarzał cię swoimi łaskami, ale żeby stawiał na twojej drodze jak najlepszych ludzi i którzy będą kochali Boga i również ciebie kochali. Życzę tobie, żeby z twojego życia zniknęła wszelka magia, wszelki okultyzm, wszelkie zło. O, żeby szatan nigdy nie miał dostępu do twojej duszy. A żeby ta dusza była tak wielka i tak głośna jak ten pociąg, żeby ona była tak wielka jak cały wszechświat. I życzę ci także, żebyś rozwijała swoje pasje, swoją wiedzę, żebyś nie rezygnowała z malowania, żeby to malowanie też przynosiło ci satysfakcję. I życzę tobie tego, żeby Bóg był dla ciebie takim środkiem upiększającym, żeby był to twoim szamponem, odżywką, balsamem, make-upem, szminką, tuszem do rzęs, i żeby ta wiara sprawiała, że to piękno duszy jakby przerzuci się na piękno ciała. Ale też życzę tobie, żebyś nie musiała używać tych ziaren czarnuszki, żebyś miała płaski brzuch, żebyś miała długie rzęsy i żeby cię było stać na farbę czarną do włosów, jeżeli tego tak bardzo pragniesz. Życzę tobie spełnienia twoich najgłębszych wewnętrznych pragnień duszy i umysłu, które gdzieś tam się w tobie na pewno kryją, i żeby te twoje tęsknoty różnorakie się zrealizowały. Życzę tobie, żebyś ciągle powiększała swoje piękno wewnętrzne. Życzę tobie, żebyś osiągnęła spokój, żebyś osiągnęła stan takiego samozrealizowania, żebyś nie musiała się droczyć z ludźmi, którzy ci przeszkadzają i którzy mają na ciebie zły wpływ, żebyś się usamodzielniła tak, jak tego pragniesz, znalazła mieszkanie i pracę i w ogóle.
życzę Tobie, właściwie już tyle życzę, życzę Tobie tego, żeby, ale tak pamiętaj, że te życzenia moje i Twoje i w ogóle innych ludzi, którzy Ci będą dzisiaj składali życzenia, one tylko wtedy się zrealizują, jeżeli Bóg tak będzie chciał. A jeżeli nie, no to wtedy się nie zrealizują, bo niektóre życzenia mogą być dla nas na ziemsku, po ziemsku myśląc dobre, ale dla Boga nie być dobre. A Bóg chce w naszej większej dobroci, więc nie zrealizuje tych życzeń, które w Jego oczach nie są dobre. No to tyle. I chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że jesteś moją przyjaciółką i jest to dla mnie wielki honor i zaszczyt. I dziękuję Bogu za taki dar. I dziękuję Bogu za taki dar. Całuję Cię i ściskam mocno w ten dzień. Dwudziestopięciolecia Twojej bytności tutaj na tym świecie. Dzięki, że jesteś. Pozdrawiam Cię, Michał, Twój przyjaciel.